Witamy, witamy. Jeszcze kawałek do miejsca docelowego. Wieje dzisiaj, łeb urywa. Będę zasłaniał ile się da, żebyście nie mieli efektów takich ubocznych. Wrócimy na patyki. Tutaj już zasiane pole. To już zasiane w tamtym roku. Także dopiero po żniwach. Jeszcze patyki nam zostały. A później znowu będziemy jeździć i szukać gdzieś jakichś łąk. Znowu zostanie nam las. No i będziemy tak kaparzyć po trochę. Trochę tu, trochę tam. Jakoś przeżyjemy. Teraz nie byliśmy z tydzień na wykopkach. Padało, wiało. Także do zobaczenia już w pierwszym fajnym na miejscu. No to ja zaczynam od cynkowego guzika. Rozstaw to on ma jak felga w Zaporożcu. Mam nadzieję, że klątwy nie będzie. Chociaż sygnałów tu już jest naprawdę mało. Już tyle razy tutaj byliśmy, tyle godzin. Ale jeszcze z braku laku pośmigamy. Pokaż? Nie. Z jakichś poręczy chyba. Albo nie wiem, z łóżka. Mosiężnego. Jakiś taki, no. Tu pewnie rurki wchodziły, tutaj trzecia. Jakieś takie coś. Tak myślę. Tak mi się wydaje. Monetka jest? Jest monetka? Ja pewnie, że to mam. Ja mam specjalne ustawienia na guziki. 51. Dobra, 51. Kopię wszystko. Tu. Gdzie? No właśnie go roz... O, tu jest. Fenol? Aha. Piątka, cesarstwo. No wiadomo, dlaczego takie brzydkie sygnały. Ale strasznie. Ja bym już powiedział, że to będzie moneta. 1908. No i wygrany konkurs na pierwszą monetkę. Jest pierwsza monetka. No i co my tu mamy? Duża monetka. Obstawiam, że nie trzeba obstawiać. Widać już, że to jest PRL-ka. Także zobaczymy tylko, co to jest. Myślę, że to będzie jakieś 10 zł. Widać PRL-ka. A zaraz zobaczymy. Tak, słuchajcie, 10 zł. Jest to 8-8. Pozdrawiamy serdecznie. 8-8. I co? I lecę dalej. Do jakiegoś następnego fajnego. Jest guziczek kontuszowy. Widzę delikatne zdobienia. Coś tam jeszcze widać. Dobrze, że nie zgnieciony. Wyschnie, piasek wyleci i będzie do kolekcji. Lecę dalej. A ten guziczek sam wam powie, dlaczego się urwał. I powiem wam, że cisza. Trochę śmieci wychodzi, ale ogólnie bieda. Trzeba pomóc trafić. No i dotarłem na koniec pola. Ładny sygnał był 55. Wyszła plomba z inicjałem K. Także pozdrawiam wszystkich Krzyśków, Krystyny, Krystianów. No i ustawienie nic nie daje na razie. Jak widać, nie wychodzi. Ale to pole lubi zaskoczyć. No i słuchajcie, Sławę gdzieś tam daleko w krzokach go nie widać. No nie widać tam punkcik. Coś tam co chwilę nagrywa, więc pewnie mu szczęście dzisiaj dopisuje. A ja słuchajcie, mam kolejną monetkę. O, proszę tutaj. Jeszcze nie wiem co to jest. Zaraz obejrzymy. Zaraz zobaczymy co to jest, słuchajcie. Ale dzisiaj strasznie wieje wiatr. Jestem ciekawa, czy w ogóle coś będzie słychać na tych moich nagraniu. Cesarstwo. Dziesiątka.
10 fenigów cesarstwo. Jest to druga monetka w dniu dzisiejszym. O, proszę. Tak się prezentuje. A ja co? A ja lecę dalej. Do następnego. Oli nie widać, a ja mam coś wielkiego. Chciałem zrobić komisyjne otwarcie, ale jak ona jest tak daleko, to jest medal z Wilhelmem, pruski medal, kiedyś Maciek taki wykopał i w tej samej miejscowości, bez uszka. Dajcie chwileczkę, ja już przeczyszczę i pokazuję w całej okazałości. Bardzo ładnie się uchował. O kurde, mistrzostwo świata. Piękne. I z drugiej strony też super. Co za pole. Ostatnio Ola trafiła ten piękny medal jerozolimski. Wrzuciłem na grupę medaliki, krzyżyki. No to tam chłopaki rozgryzali, czy to jest krzyż maltański, czy to jest krzyż templariuszy. No, mieli zagwozdkę. Dobra, ja już mam dzień zrobiony. Mistrzostwo świata. Lecę w kierunku Oli. Mamy kolejną monetkę. O proszę, pewnie fenolek. Zaraz zobaczymy. Będzie nam, że głowę urywa dzisiaj. Już widać, że jest to cesarstwo. Bo będzie to jedyneczka. Także jest trzecia monetka do kolekcji. Jeden fenik. Cesarstwo. Także jest dziesiątka perel, jest dziesiątka, jest 10 fenigów i teraz mamy jedyneczkę. Śmieć. I monetka. 10 zł. Ale jest druga dzisiaj. Jest okazja pozdrowić. Wiaterek, uspokój się na chwilę. Słuchajcie, 88 rok, pozdrawiam serdecznie. Moje ulubione. Idę do Oli się pochwalić. No i mamy kolejną mikromonetkę. Pewnie jakiś fenolek znów, słuchajcie. No ale zobaczmy, cóż to mamy. Cóż to jest? Jest naprawdę malutka. Wiecie co, ja i monetki, i czytanie. Ale słuchajcie, czyżby to było sreberko? Czekajcie, wysycha. Tak, patrzcie, jest mociumpan, jak to Sławek mówi, z tyłu. Patrzcie, jest główka. Ale czy będziemy widzieć, co to jest? Nie wiem, powiem wam, że powiem wam tak, nic tu nie widać. Czekajcie, troszkę jeszcze go wytrę o spodenki. Może coś tam się ujawni. Ale coś wątpię. Może to jest pół silver grosza. Popryskamy troszkę wodą i zobaczymy, jak wysychnie, czy coś lepiej będzie widać, czy raczej, chyba raczej nie będzie widać nic, słuchajcie. No niestety. Jak tam? Chybarko jest? Coś tam jest, ale nie wiem, czy to jest pół grosza, pół silver grosza. Tyłu widać. Wiedziałem, że Ola prowadzi jednym. Jak prowadzi jednym? No jednym, nie, ja prowadzę jednym. No.
co innego okay. mówię, co innego myślę. Bo z tyłu jest ten. Mhm. Z tyłu jest ten ciumpan, nie? Mhm. Tak obstawiałam, że to jest pół silver rusha. 100%. Coś tam wiem. Taki mikro, mikro coś. Taki guzik już. To jest kontuszowy. Ale ma tutaj jakieś zdobienie, nie? Przeważnie wychodzą gładki, a tu ma jakąś tą. No proszę, ale dalej. Wilhelm, Kaiser. Ładne. Gdzieś ty to wyrył? Na końcu, ale musiał stać w pionie, bo sygnał był taki, że no, nie urywał głowy, nie? Ładne. A to jest ten bardzo podobny do tego, co ja wykopałam wtedy tam w tym. Maciek taki trafił. Tam i przy drodze. I krzyż matki. Już kurczę prawie 3 godziny w terenie. No ale jest remis. Także jeszcze z pół godzinki do godzinki będziemy cisnąć. Także trzymajcie kciuki, żeby jeszcze coś wyszło. Najlepiej za mnie albo za Olę. Obojętne. Lecimy. Kurde, 20 sreberek. Mega pola. A ja słuchajcie, mam kolejną monetkę. O proszę. Zaraz zobaczymy, co to jest. Obstawiamy. Obstawiamy, co to może być. Co to może być? Cesarstwo chyba. Tak. O, widzicie? Jedyneczka. Jeden fenik, cesarstwo. Kolejna monetka do kolekcji i co? Lecę dalej do następnego. No to od Oli lecimy do mnie. A u mnie co? Kawał mosiądzu. Jakiś uchwyt. Ale sygnał był. Wpiłam szpadel, bo to był sygnał. Wpiłam szpadel, podniosłam ten, a patrzcie, tutaj jest monetka. Jeszcze tak ładnie wystaje rancik. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy w tej dziureczce. Fenolek. Dzisiaj chyba fenolki. Patrzcie, chyba będzie dziesiątka albo... A dwójeczka, patrzcie. Dwa fenigi. 1907. Fenolki. No ja już przy końcu pola, znaczy początku, przy ambonie i patrzcie, co wychodzi. No kurde guzik. A myślałem, że sreberko i że odbije o jedno oczko. A to zwykły gładki guzik. Ajajajajajajaj. No nic, będziemy za chwilę kończyć. Ja już natargałem tyle śmieci, że musiałem wyjąć z kieszeni, bo mi nogę obija. O, Ola coś kopie właśnie. No i już wracamy, raczej idziemy w kierunku auta. Auto mamy tam daleko, daleko, daleko. Ale idziemy już w kierunku ambony, tam się pole to patykowe kończy. I tak już jesteśmy w tym terenie troszkę, chyba z 3 godzinki. Trzeba coś też w domu zrobić, słuchajcie. Sławek gdzieś tam jeszcze ryje. Nie wiem, nie widzę go. O, gdzieś tam jest, ryje. Macha, ryje. A ja, słuchajcie, mam kolejny pancik i jest to kolejna krągłość, proszę. Kolejna krągłość. Teraz zobaczymy, cóż to jest za monetka. Co to tym razem mamy? Razem mamy perelkę. Ale zajechana, słuchajcie. 8,3 z tego, co tutaj widzę.
Tak mi się wydaje przynajmniej, że jest to 8,3. Pozdrawiamy serdecznie. I jest to 2 złote. No i już jesteśmy praktycznie na finiszu. Jeszcze kawałek. I będziemy lecieć do domu. A ja mam jeszcze, słuchajcie, monetkę. Chyba Adolfa. Zaraz zobaczymy zresztą. Co się go naszukałam, to moje. Tak, jedyneczka. Tak jest, jest swastyka Adolf. Także cóż, nie wiem, czy ostatnia to moja monetka dzisiaj, czy jeszcze coś będzie. Jeżeli jeszcze coś wykopię, to oczywiście nagram, a jeżeli nie, no to się widzimy przy aucie na podsumowaniu. Dajesz, dajesz. Swoich nie jest. O matko bosko. 4 godziny w terenie. No, z tym wiatrem to jest masakra. Ale sobie wstawiłem dzisiaj. Co? Wstawiłem sobie dzisiaj. No, będę kwiczał wieczorem. O nie, 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 żadnych serników. Tak, tak, tak. Nie, 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 od sernika dupa rośnie. A ci przypomnę, jak będziesz jadł jutro z kawą. Dobra, dobra. Ostatni sygnał. 20 groszy, 63. Pozdrawiamy 63. Pozdrawiamy. I tymi oto pozdrowieniami kończymy. Do zobaczenia przy aucie. Panciki, widzieliście w trakcie filmu, kto oglądał po całości. A tutaj jeszcze wam pokażemy, że się nie obijaliśmy. Śmieci masa. Jeszcze wychodzi. Chociaż już tyle razy byliśmy. Koks wziąłem do domu. Chodzi do pieca. To jeszcze jeden kawałek. Kawał osiądzu. Cieszy. A trochę miedziuchy. Puszki to dramat, nie? Kurde, pół metra dziurę wykopiesz i śmieć. Ziemia oczyszczona, fanty pozbierane. Dla mnie medal Mistrzostwa Świata bardzo cieszy. Ola ma tam... Kiedyś powiedziałaś, że brakuje silver grosza i pół silver grosza. Patrzcie, i jest połówka. Jest moneta, z tego pola wyszła każda moneta, można powiedzieć, wychodząca u nas, ale wieje. No, uciekamy. Miłego popołudnia. Chyba że film będzie w piątek, no to miłego weekendu życzymy. No i do następnego. Do następnego. No i dziękujemy za suby, za łapeczki. Witamy nowych widzów i tyle. Trzymajcie się. Pa.